Eddie Hearn ponagla za pośrednictwem mediów Adama Kownackiego w kwestii decyzji dotyczącej walki z Derekiem Chisorą. Do pojedynku miałoby dojść 9 lipca w hali O2 Arena w Londynie. Póki co swoją część kontraktu podpisał tylko Brytyjczyk, ale Hearn liczy, że już wkrótce będzie mógł oficjalnie anonsować, że swoje sygnatury na umowach złożyli obaj pięściarze. W rozmowie z Kuganem Cassiusem za EFL TV szef Matchroom Boxing oświadczył, że jeśli Kownacki nie zdecyduje się na walkę w najbliższych dniach, to on ma w rezerwie inne ciekawe opcje dla Delboya. Posłuchajcie, co na temat potencjalnej walki Kownacki-Chisora mówił Eddie Hearn. Jak widzieliście, Chisora zdradził już w mediach społecznościowych, że on kontrakt podpisał. Z Kownackim nadal rozmawiamy, ale ważna jest tu kwestia daty, bo zostało już tylko 6 tygodni, więc jeśli ta walka ma się odbyć, to musimy ją ogłosić już w tym tygodniu. Na 9 lipca mamy jeszcze kilka innych interesujących walk, ale tak czy siak musimy anonsować to w tym tygodniu, bo bilety muszą trafić do sprzedaży. Mamy świetny undercard na 9 lipca w O2, ale musimy to już ogłosić, dlatego naciskamy na ten tydzień. Dalej Hearn w rozmowie z Kuganem Cassiusem mówił tak. Na Michała Cieślaka z Lorenzem Okolim przyszło 4000 Polaków. Kownacki na pewno wypełniłby O2, atmosfera byłaby znakomita, no i stylowo to byłaby ringowa wojna. W dodatku obaj staliby pod ścianą, musieliby tę walkę wygrać. Bardzo mi się ten pojedynek podoba, ale mamy też 2-3 inne potencjalne opcje, o których mówiłem Ci wcześniej. Jedna z nich bardzo Ci przypadła do gustu, to starcie dwóch wariatów. Konferencje prasowe byłyby smakowite. Także czekam na rozwój sytuacji, czasu faktycznie zostało mało. Przypominam, że Adam Kownacki w ostatnich latach boksował wyłącznie na galach Premier Boxing Champions, no i wobec PBC pozostawał lojalny. Nawet gdy przyszło takie wstępne zapytanie o walkę o 3 pasy wagi ciężkiej z Antonym Joshuą, warto jednak zaznaczyć, że menadżer Polaka, czyli Kit Connolly, współpracuje nie tylko z PBC, ale także z innymi promocjami. Adam Kownacki, jak zapewne wiecie, w dwóch ostatnich występach przegrywał przed czasem z Robertem Heleniusem, natomiast Chisora ma w swoim rekordzie aż 3 porażki z rzędu, kolejno z rąk Aleksandra Usyka i dwukrotnie z rąk Josepha Parkera. Yo he cantar esta canción para mi gente con una pasión.